W Dębickiej Galerii Sztuki zawisły prace dzieciaków ze zgranej paki. Młodzi artyści zmierzyli się z dwoma ambitnymi tematami – kulturalny kibic oraz bezpieczny w internecie. Dzieła na tydzień zagościły w sali imienia Franciszka Szczermińskiego. Zrobiłam pajęczynę z wykołaczek i włóczki. Są wycisnane litery z gazety i różnych książek. Moja praca przedstawia różne kluby, które są i kibice, którzy trzymają te wszystkie chorągwie, jak kibicują swoim klubom i że najbardziej się opłaca kibicować Polsce, gdyż jesteśmy Polakami i powinniśmy kibicować Polsce. Moim przekazaniem było tak, żeby dzieci uważały, żeby nie pisały do obcych ludzi, bo one nie wiedzą, kto jest po drugiej stronie, do kogo tak naprawdę piszą. I żeby na przykład nie umawiały się z nim, na przykład, że chcemy się spotkać czy gdzieś, bo one tak naprawdę nie wiedzą, kto tam jest i w każdej chwili mogą się stać w niebezpieczeństwie, bo ta osoba może im coś zrobić. Fajnie, że są takie konkursy dla młodzieży, gdyż można się wykazać talentami. No zawsze to jest ciekawy sposób, żeby pokazać, co na przykład lubi się robić, czy żeby wziąć w czymś udział, spróbować. Konkurs plastyczny był zwieńczeniem projektu socjalnego, w którym podopieczni z placówek wsparcia dziennego uczestniczyli od listopada. Realizował go dział usług wsparcia seniorów, osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Chcieliśmy pokazać dzieciom uczęszczającym do naszych placówek, w jaki sposób być bezpiecznie, kibicować, w jaki sposób bezpiecznie iść na mecz piłki nożnej, jak się zachowywać, żeby później w przyszłości nie mieć problemów z prawem. Jak również chcielibyśmy poprzez różne pogadanki, warsztaty, również dzieciom pokazać, jak bezpiecznie poruszać się po internecie. Wreszcie zagrożeń czyhających na dzieci w internecie, w sieci jest coraz więcej. Dzieci wchodzą do różne strony internetowe i tam podają swoje dane osobowe, hasła, zdjęcia i później są problemy wynikłe z tego tytułu. Temat konkursu bardzo ważny, ale jednocześnie bardzo trudny. Naprawdę chyba każdy oglądając tę pracę jest pod wrażeniem przede wszystkim pomysłowości i wkładu pracy, jakie zostało włożone, aby tę pracę wykonać. Myślę, że każdy dorosły oglądając tę pracę ma podobne wrażenie. Myślę, że jak najwięcej z nas, a także dzieci tę pracę powinno obejrzeć, bo tematy, o których tutaj były omawiane, są naprawdę bardzo ważkie dla nas wszystkich. Znakomicie sobie młodzi ludzie poradzili z tym tematem. No, temat ważny, jeden i drugi. Jedna z prac, szczególnie taka dojrzała, taka zbliżona do dobrego plakatu, gdzie w takiej krótkiej formie, ale świetnie ta treść została przedstawiona. Inne w takiej formie wręcz komiksowej, I ta praca przestrzenna także tutaj u nas na wystawie jest widoczna. A jeśli chodzi o technikę, to zdecydowana większość to po prostu rysunek, czy też rysunek kredką. Po wręczeniu nagród i uwiecznieniu wydarzenia na wspólnych pamiątkowych zdjęciach emocje opadły. Nie był to jednak koniec wizyty w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Po szybkim posileniu się pysznymi pączkami młodzież wzięła udział w warsztatach plastycznych.